Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kontynuacja, a przede wszystkim derby Manchesteru. Najważniejszy pojedynek Premier League być może w tym sezonie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wygramy. Pod ostatnim odcinkiem byliście 3000 łapek w górę, także dzisiaj otworzymy oczywiście 3 paczki na samo zakończenie. Dodatkowo każde 1000 łapek w górę to jedna paka na zakończenie. No a my podniesiemy sobie na początek atrybuty. Myślę, że przed takim meczem warto, tylko... O, siła. Po prostu siła. I niech na tym... I niech tak będzie, słuchajcie. Dobra. Także derby Manchesteru. Niech wygra lepszy. Zobaczmy, Schneiderlin do Martiala. Będzie pierwsza groźna akcja, Martial. Zobaczmy, Martial. Ładne wejście Martiala tutaj jest. Okej. Ależ błąd karta! A to nie jest karta, to jest czerwona kartka, halo! To jest czerwona kartka! Ja rozumiem, derby derbami, ale... No jak? Nie będzie czerwonej kartki! On coś tam zapisuje, ale to... Kompany jest nadal na boisku. No nie wierzę. Oj, za lekko chyba Rooney. W mur. Ale jajca, co sędzia odwalił teraz? Mamy rzut rożny, Valencia, zobaczmy. Wrzutka, jest tu Hunter i to jest gol! Czy nie? Chyba tak? Świetna główka, więc ta siła w tym pojedynku daje nam prowadzenie. Kontrowersyjne decyzje arbitra na pewno nie sprawią, że my tego meczu nie wygramy, bo wygramy. Damy z siebie wszystko i jego decyzje na pewno nie wpłyną na to. Bo tutaj jest pełna mobilizacja. Alex Hunter już z pierwszą bramką. Rojo, zbyt defensywnie gramy. Martial. O, ależ to zrobił Martial, widzimy pełen profesjonalizm. Martial, tam Alex Hunter, wychodzi Hunter, zobaczmy Hunter, jeszcze tutaj znalazł Mkhitaryana i to jest 2-0 i derby są nasze. Manchester jest czerwony. Zobaczmy teraz ładna piłka na Huntera, Alex Hunter. O, ależ się tutaj przecisnął i dobija rywala. 3-0, Alex Hunter, 2 bramki i asysta. Okej, słuchajcie, wygrywamy 3-0 w derbach Manchesteru, kapitalny występ Alexa Huntera. No i zbliżamy się do Manchesteru City. I to jest znakomita wiadomość na pewno. No i teraz pytanie, jak zagra Manchester City w tych swoich spotkaniach zaległych? Gave him my all today and I think my performance really speaks for itself. My aim is to be a top player in this league and... This is just another step along the way. An assist for you today. What were you thinking when you made that pass? Well, I was hoping he'd score. Thankfully, he did. Nah, but he'd taken up a great position, and I knew if I could get it to him, he'd likely put it away. How does it feel to have played in your first derby? Yeah, wow. I mean, dream come true, you know? Never played in anything like that before, that's for sure. You feel like the history, the emotion, the moment you step out on the pitch just gives you that little extra spark, you know? And that'll do, I think. Thanks, Alex. Anytime. Any comment on Alex Hunter's performance of late, Harry? Yeah, Alex has been great. Okay, moi drodzy, wygrywamy. Jeszcze tutaj Kane. He's got a lot of potential. He's got a lot of talent. He actually reminds myself of me a little bit. No, he's been doing very well, and hopefully he can, like I say, keep doing what he's doing and keep working hard. And yeah, we're excited. Jezus Maria, jak ja go widzę, nie? To tak mnie po prostu zgina. Ale też jakoś powiem go, że w tej prawdziwej piłce też go jakoś nie trafię, tego Kane'a. I to też się trochę przekłada na grę i w tej grze też niestety no, nie przepadam za Harrym. Chociaż no swoje robił, tak? Był chyba nad królem strzelców w poprzednim sezonie. Więc wiadomo, że to wszystko nie dzieje się z przypadku, żeby być królem strzelców w Premier League. No a tutaj nasza wartość już 5 800 000. Wzrost atrybutów. Coraz bliżej 72 poziomu.
No i lecimy dalej. Co teraz będzie się działo? Podejrzewam, że trening. Strzelanie będzie, czy coś tradycyjnego, czy coś nowego, chociaż nie wiem, czy coś nowego jeszcze może być w sumie w tych treningach. Strzał z dystansu, główki i woleje, okej. Dobra. Chyba to już miałem. Po prostu trzeba tutaj w tarczę trafiać przede wszystkim i to jest klucz do tego, aby zaliczyć jak najlepiej ten trening. Alex Hunter po raz pierwszy nie trafia. W tarczę oczywiście. Bo w bramkę trafić to nie problem. Chociaż... Czemu ja zawsze coś takiego muszę powiedzieć, po czym nie trafiam? No bez kitu, ale tak jest zawsze. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ech, no ale tutaj widzimy bez problemu raczej. Alex Hunter sobie poradzi z tym, aby dostać ocenę A. Alex Hunter, tak. No to jeszcze 2-3 strzały i nawet jak w tarczy nie trafimy, to powinniśmy zaliczyć ten trening doskonale. Ale tutaj tak nam się udało. Nawet chyba podwójną tarczę zaliczyć. Cyk. Dobra. I jeszcze jeden raz. No nie no. Piękny, piękny występ na treningu. Dobrze. Doskonale, a więc kontynuujemy i lecimy z kolejnym. Główki i woleje. Dobrze. Główki i woleje to chyba z tym obrońcą, co tak wchodzi i nam próbuje napsuć krwi. Ło, panie. Ale brameczka. Cyk. O panie, Alex, nie po, bez poprzeczek, bez pręcików i nie w bramkarza. Dobra, początek jest średni, powiem wam. Zawsze te początki miałem nieco lepsze. Bo tutaj też jest wyższy obrońca chyba, jakiś Smalling chyba to jest. I dlatego je, no, jakoś łatwo nie jest z nim wygrać pojedynek, powiem wam szczerze. O Boże, co tu się dzieje? No nie. Więc ja mam zrobić z tej odległości, powiedzcie mi. Ten początek już trochę zepsułem i przez to będzie ciężko nadrobić. A takimi główkami na pewno Dehei nie pokonam. Szanujmy się. I myślę, że ocena B to jest totalne maksimum, jakie wyciągnę z tego treningu. Ale może uda nam się poprawić na lepsze. A wręcz na pewno, myślę. Tylko ten początek trzeba ogarnąć o wiele lepiej. I będzie spoko. Tak jest. Powtarzamy. Ok, mamy A. Kontynuujemy. Dwa razy doskonale, więc troszkę nam to wszystko znowu fajnie podskoczy. No i zobaczymy, co tam będzie za kolejny meczek. No teraz już tak naprawdę jakichś ciekawych meczeków nie będzie. Pewnie wystarczy wygrywać najbliższe spotkania. Derby wygraliśmy. Do City się zbliżyliśmy na co najmniej 6 punktów. Zobaczymy, jak oni zagrają w tych właśnie zaległych spotkaniach, bo tam dwa zaległe spotkania mają. Mamy tyle samo punktów. Może już teraz w tym momencie zagrali i w tej tabeli trochę się bardziej wyjaśni. Każda wpadka będzie na wagę złota. Tak naprawdę już z Manchesterem City nie zagramy w sezonie, w lidze, bo to już jest runda rewanżowa. No i widzę, Manchester City jeszcze nie zagrał, a my mamy mecz z Liverpoolem. I właśnie, tutaj też mówiliście w komentarzach, że tak naprawdę naszym największym przeciwnikiem jest Liverpool, jeżeli chodzi o właśnie o ten tryb. No i czas na mecz z Alexem przeciwko Garethowi Walkerowi. Może być jakaś spina. Sprawdźmy to. Is this for a dream come true? What? You getting to stand next to me? I bet I'll be on the score sheet before you, mate. Stakes? Your pride's enough. Yeah? Well, best get ready, because yours is about to take a beating, bruv. Come on, boys! No, nieźle. Ale dawać mi go, od razu pójdzie kosa. No to będzie meczek, słuchajcie, no to będą emocje. Alex Hunter przeciwko Garethowi Walkerowi. No, już była mała spinka. Zobaczymy, jak będzie dalej. Piłka na Sturridge, oj, będzie niebezpiecznie. Daniel Sturridge, zobaczmy, Sturridge czy Smalling. Jest tu Walker! Nie, tylko nie on! Ja pierdzielę! I jest 1-0. No cię kręcę, nie wierzę w to. Jeszcze się cieszy, Lamus. Alex Hunter, będzie okazja sam na sam Huntera. Alex Hunter! I jest wyrównanie i uciszamy, uciszamy. Idziemy do
trybuny tam, gdzie kibice Liverpoolu i cichutko, cichutko. I mamy wyrównanie. Walker i Hunter strzelcami bramek, ale kto postawi kropkę na D? Kto zdobędzie przewagę dla swojego zespołu? I czy w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce? Przekonamy się za momencik. Uwaga, Martial. Zagranie do Maty. Juan Mata. Ależ zagrał do Martiala. No kapitalna akcja. Fantastyczne rozegranie. I to United prowadzi w tym momencie 2-1. Teraz do Schneidera. Tam Rooney wychodzi. Im będzie groźna akcja. Zobaczmy Rooney. Uderzenie z dystansu. I tylko rzut rożny. Nie wiem, z czego cieszy się bramkarz, skoro jego zespół przegrywa. To jest 80. minuta. Jest tu Bai. Poprzeczka. I jeszcze Alex Hunter nad bramką. Ale fatalnie uderzyłem. Potwierdzam. Okej, słuchajcie. Wygrywamy 2-1. I pokazaliśmy Walkerowi, gdzie jego miejsce. No chętnie bym zobaczył, teraz City znowu wygrywa, kurde. Chętnie bym zobaczył tutaj jakiś wywiad z Hunterem i utarł nosa Walkerowi. You were able to make a difference today, Alex. Tell us about your goal. I gotta say, I'm alongside some of the best talent in the Premier League. I'm just doing my bit out there. It's a lot of fun playing on the same team as these lads. So you're on a run of good form right now, Alex. What's the key to your success? I find if I listen to the gaffer's advice, things go pretty well for me. He's been doing this a long time, and I think he's got a good idea how to get the best out of his players. Alex, your thoughts on how the team was set up today? Yeah, the gaffer got it spot on today. Really set us up to cause the opposition problems and let us play our game, so all credit to him for that. Okay. And we're done. Much appreciated. Szkoda, myślałem, że o tego Walkera będzie pytanie. Powinno być. Ta fabuła powinna zostać ustawiona według mnie. Może jeszcze będzie jakaś scenka z Walkerem, ale już widzę, że raczej nie. Szkoda, szkoda. Myślałem, że będzie będą jakieś przepychanki, coś takiego. Ale... Walkerowi utarliśmy nosa, chociaż on też strzelił bramkę. No i taki wstrzyczek w nos dostaliśmy mimo wszystko, trzeba powiedzieć otwarcie. Liverpool zaskoczył tą akcją, Walker właściwie do pustej wpakował. No ale ostatecznie to my wygrywamy ten mecz i to jest w tym momencie najważniejsze. Oi, Alex! Hold up, mate. Catch up with you in a bit, yeah? Well, I guess. Nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Look, back when I left, you know, all that, contracts, money, media, all got to me. Nah, man, it's all right. It's that smart, isn't it? I guess we're both just working it out. I've got a company chasing after me at the minute. Wants me to model pants for them. Won't leave me alone. Come on, let's make a move on to my stomach's eating itself. Come in. Hey, big star, Gareth Walker, shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses, sorry. Williams, what are you doing here? Ah, I'm just driving our licenseless boy here for some post-match food. You're welcome to join us. Oh, right, it's like that, is it? You two got all buddy-buddy down in the championship, did ya? Gaz, it's a long time since Exit Trail, man. Come. Nah, you're all right, bruv. Got better things to do than hang out with you two. Ooh. Leave him be. I wouldn't have been able to fit a star that big in my car anyway. Seriously, I'm hypoglycemic. What? No, nieźle, nieźle. Tutaj gaz jeszcze widzimy, czuję. Jakiś niesmak dodanego. No nie ma co się dziwić, bo tam dany cwaniakowo, ale potem dany okazał się właśnie spoko ziomkiem. No i też tutaj Walker, no tak, też pokazuje nam, słuchajcie, że jednak żałuje tego, co tam mówił. I mamy, słuchajcie, nagrodę FUT jakąś, zobaczymy. Zagraj przeciwko rywalowi z Premier League. Okej, to zagraliśmy. No i ostatnia paczka nam jeszcze została do odblokowania tak naprawdę. Mamy 12 marzec 2017 rok, mecz z Leicester, ale to jest chyba Puchar Anglii? To będzie chyba Puchar Anglii, albo nie, to będzie Premier League. Dobra, w każdym razie teraz mamy trening stałych fragmentów gry. Także potrenujemy sobie stałe fragmenty gry. No i będziemy szykowali się
do kolejnych pojedynków. Alright, lads. Dobra, dobra chłopaki, do roboty, lecimy. Rzuty wolne dzisiaj, okej. To startujemy, łapanie troszkę. Piłka odchodząca. No nie, i w poprzeczki jak zwykle muszę trafiać, jak Janusz. Hunter, no już jest nieco lepiej. No i teraz źle podkręciłem. Okej. Może będzie szansa nawet na A. Za pierwszym razem tutaj słupek. No, teraz znowu za mocno. Dobra, trzeba się ogarnąć, bo nie chcę powtarzać tego treningu. Ale znowu nie podkręciłem i znowu słupek. Jestem Januszem tej gry, to na pewno. Już jest potwierdzone info. Dobra, może po prostu będę trafiał w bramkę jako klucz do sukcesu to będzie. I jeszcze trafiłem na dole, tak, jest doskonale, okej. Chociaż coś. Jestem ciekawy w końcu, czy to Manchester City zagrał jakieś zaległe spotkania też. Bym zobaczył tabelę jeszcze przed kolejnym meczem. Ale póki co jeszcze jeden trening, jeszcze rzuty wolne, zaawansowane tym razem nam zostały z bramkarzem. O kochotu, bo nie będzie już tak kolorowo. Dobra, Alex, 3, 2, 1, zaczynamy. Oj, jak to nie wpadło? Tutaj ładnie Alex zaskoczył, szkoda, że tarczy nie dotknęło. Poprzeczka, tradycyjnie. Te fręciki to mnie lubią, oj, lubią, lubią. Hunter, broni De Gea. I tak by to nie wpadło, więc spoko. No wreszcie, wreszcie coś się dzieje. A tu bez muru i jeszcze mam większy problem z trafieniem. No to chyba nie wpadnie, co? Tak myślałem. Ciężko taki mur pokonać. Aj Jezu, ile tych poprzeczek będę miał jeszcze. No, chociaż tutaj, no ale to jest maksymalnie ocena B, podejrzewam, co możemy wyciągnąć. Chociaż gdybyśmy teraz trafili, taka chwila prawdy, słuchajcie. I niestety to będzie B, będziemy musieli powtórzyć. Okej, jak widzicie, już mamy tutaj doskonale, więc wyszło na powtórce znacznie, znacznie lepiej. Także znowu dwa treningi zaliczone na A. No i teraz ten mecz z Leicester City. Prawdopodobnie będzie najbliższy. Już zbliżamy się do końca sezonu, tak po malutku, bo czekajcie. Tam było 23. No nie, no tak jeszcze kilkanaście spotkań zostało do rozegrania. Tak naprawdę myślę, że Alex Hunter, słuchajcie, nasza seria już się zakończy w przyszłym tygodniu. Także dosyć szybko to pójdzie, jeżeli chodzi o pierwszy sezon Alexa Huntera. Co dalej? Alex! Can I talk to you, Mr. Butler? A bit busy today, lad. Find me tomorrow morning, all right? Actually meant now. Well, how with it? I think I'm ready to start the next FA Cup match. Now, I watched the last two from the stands, just like you said, and you're right. FA Cup games, they're different. I'm ready. You sound like a man on a mission, Hunter. I like that. FA Cup. You know, my granddaddy, only trophy he never won. I'll have a word with the gaffer. No promises. Can I go? No, powiem wam, że jestem ciekawy, czy zagramy w tym meczu, czy nie zagramy. Czekajcie, jeszcze tutaj bym luknął. No tutaj się zapowiada, jakbyśmy mieli grać z nimi. Znaczy tak będzie. Może zejdziemy w trakcie meczu, jeżeli wynik nie byłby korzystny dla nas, albo odwrotnie, jeżeli wejdziemy, jeżeli wynik będzie korzystny. No to co mówiłem w tym poprzednim odcinku, my musimy spotkać się w tym pucharze, tak mi się wydaje, jeszcze z Walkerem.
Ale tutaj wychodzi na to, że gramy od pierwszej minuty. Right. For those of you who don't already know, the FA Cup isn't just another cup. It's one of the oldest and best cup tournaments in the world. Passion, drama, upset, heroism, glory, it's got it all. Some of the finest players to ever grace the game have won that trophy. Drake, Lofthouse, Astle, George, Hoddle, Cantona, Drogba and Owen. Every one of them grew up dreaming of scoring the winner in the FA Cup final. And they wrote their names into history by doing just that. Who wants to join them in the record books? I want to see passion, commitment, but I also want to see control out there. Now, go out there and earn us our place in the next round. Let's go play this prétendant match. Feeling it, Lil? Watch me. Winning is what I do. Ruszajmy. No i jestem ciekawy. No wszystko wychodzi na to, że będziemy grać w pierwszym składzie. I chętnie nawet bym przetestował, czy w przypadku jakiegoś remisu, czy nie zostałbym zdjęty. Ale nie próbuję. Nie będziemy kusić losu. Gramy z Leicester City. W lidze z nimi wygraliśmy. Natomiast jak będzie w pucharze? Sprawdźmy to. Tutaj widzimy, trochę inaczej to wszystko wygląda. Nazwiska zawodników, u góry ten wynik, to już widzimy, całkiem inaczej przygotowało EA. Alex Hunter będzie miał pierwszą okazję. Michael Carrick. Teraz ładnie tutaj Hunter zagrał i Juan Mata przed szansą. Ale niestety nad bramką. Zobaczmy, Mata. Piękne zagranie do Huntera. Alex Hunter i jest prowadzenie. Bramka z dedykacją dla dziadka. Dziadku, to dla ciebie serduszko. I mamy prowadzenie. Alex Hunter, o to chodzi. Wreszcie udowodnił trenerowi. Miejmy nadzieję, że to on zasługuje na miejsce w pierwszym składzie przy FA Cup. Pogba do Maty. I teraz Alex Hunter może przypieczętować i tak też robi. Duży spokój, piękne wykończenie i United, można powiedzieć, w kolejnej rundzie. Ćwierćfinał albo półfinał. Do końca się nie przyglądamy, ale na pewno jedną z tych dwóch mamy już według mnie zapewnione. No i wygrywamy 2-0 po dwóch bramkach Alexa Huntera. Cieszy nas na pewno to, że trener nam zaufał. Widzimy, Liverpool oczywiście też awansował dalej. To oznacza jedno. Czekajcie, to będzie półfinał w takim razie już. To będzie już półfinał. Także już jesteśmy w półfinale. Będzie się działo. Tutaj widzimy premię za bramki. Wartość rynkowa już 6 milionów funtów. No i to mi się podoba, to mi się podoba. Atrybuty nam wzrastają na 72. Superancko, nie powiem. Zdobyte punkty umiejętności tylko jeden. Szkoda. To na razie nie ma co ulepszać, niech to tam jest w zanadrzu. No a my przechodzimy do dalszej części. Co mamy dalej? Alex Hunter z kolejnym informem. Tak patrzę, niestety Manchester City wygrał swoje zaległe spotkania i zostało tak naprawdę 11 kolejek, żeby Manchester City stracił 6 punktów, a my byśmy musieli wszystko wygrać. Oj, to będzie mega, mega ciężkie zadanie, słuchajcie. Dobra, my mamy, słuchajcie, rzuty karne, czyli to, z czego najbardziej się śmiejecie, jak wykonuję. I nie dziwię się wam. O kurde, tutaj już widzę gruba akcja z tymi karnymi. Strzałkę mam. To lajtowo. Chociaż pewnie potem nie będzie, co tej strzałki. O Boże, nawet ze strzałką nie potrafię trafić. Za lekko. O Jezusie, ty kurde, fix, nie wierzę w to. Nie, szkoda gadać. Ale może uda nam się, bo bez sensu, że ta strzałka się pojawia jeszcze
przy takim treningu. Ale jak widzicie, mimo że jest strzałka, to i tak United ma problem. Także nieźle, nieźle. O, i ten Ludek nam chyba zablokuje? Nie, woleliśmy trafić w poprzeczkę. Oj, ale jest doskonale, jest ocena A. Ale zmyliłem teraz tego Ludka, ale go zmyliłem. I ostatni rzut karny. Trafiony? Nie, jeszcze jeden, Boże, przesadzają dzisiaj. Dobra, i ostatni to już będzie bez tej linii, więc tak na wiwat trochę, bo cena jest A, więc lecimy dalej. Teraz karne wyczucie czasu, dobra. No i teraz byle trafić prawe ruki, powinna być ocena A. I tak też się dzieje. Dobra. Kontynuujemy, nie wiem, czy jeszcze zostały jakieś karne, czy nie? Ale chyba będzie podsumowanie już treningu. I zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Dobra, wyczucie na A, zaawansowane karne na A. Troszkę wszystko podskoczyło. Wyjściowy skład oczywiście mamy. Tutaj w tej kwestii nic się nie zmienia. No i co będzie kolejne? Okej, słuchajcie, kolejna rzecz. Mecz Middlesbrough z Manchesterem United. Middlesbrough na 18 miejscu, więc myślę, że tutaj raczej powinno być bez oporu, ale czasami takie głupie remisy na wyjeździe się zdarzają. No i oby nam się nie zdarzyły. Lecimy. Zobaczmy ładne zagranie. Teraz Alex Hunter. 1-0. Błyskawiczny początek. W pierwszym kwadransie już obejmujemy prowadzenie. Tutaj będzie szansa. No Carrick potrafi uderzyć. Ohoho! Mamo! Ależ brameczka Michaela Carricka. No Carrick teraz pokazał klasę. No przypomina mi się mecz przede wszystkim z AS Romą, gdzie tak z dystansu strzelił. No a tutaj Carrick no kapitalnie od poprzeczki zapakował i bramkarz bez szans. Zobaczmy, Hitarian i 3-0, ależ bramka. No trochę dzisiaj pokarali, czy to Carrick, czy to Hitarian. Piękny strzał z dystansu też, Alex Hunter wpisał się na listę. No i nasza grupka kibiców ma powody do radości. Okej, wygrywamy 3-0 i szukamy teraz Manchesteru City. No widzę, że wygrali ze Stoke, chociaż to było w poprzedniej kolejce. Aha, bo to mecz w piątek był rozegrany, czyli jeszcze City nie rozegrało swojego spotkania, ale mam nadzieję, że przy... Hunter, looking sharp out there. Keep it up. Why do you sound surprised, Mr. Butler? That's what I do. Look good. Crikey, are you serious with that guff? It's not my fault I was born with it. Save it for the papers, lad. I don't want to hear it. Oho. Kontrowersyjny Alex Hunter wkurzył, ale faktycznie zachował się jak pajac trochę. To było takie średnie. Panie Alex, co to miało znaczyć? Sodówka, sodówka niczemu Walkera. Trzeba go ogarnąć. Dobra. Hajsy dostajemy. Niedługo czas trzeba kupić sobie jakąś furkę. 230 tysięcy funtów. Więc to już można szaleć. Tutaj też ładnie nam wszystko podskakuje. Ładnie, ładnie. No i... co dalej? Co dalej? I kolejny meczek Southampton, więc zaczynajmy. Widzę, że City wygrało swój mecz. Właśnie Michael Carrick już pokazał nieraz, że potrafi uderzyć, jednak tym razem znalazł Huntera i jest bramka i prowadzenie. 1-0. Hunter. Zagranie do pola Pogby, ten do Rooneya i Rooney. Czemu z główki uderzał? To ja tego nie wiem. Natomiast wygrywamy ten mecz. Chociaż powiem wam, że to był jeden z gorszych meczów Alexa Huntera, bo naprawdę dużo strat miałem i tak średnio zagrałem. Najważniejsze są 3 punkty. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Just feels good to have the 3 points in the bag. It was a tight game, both teams had chances, but our lads managed to find that little bit extra. It's a real pleasure to be part of such a strong team. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. The squad's really been coming together lately and we've been following the gaffer's tactics as a unit. Alex nie może się wyższać, which makes it a bit easier to like execute on the pitch. If we can do that, then I think we'll find we win more often than we lose. Thank you, Alex. Thank you. Dzięki, kochana. Dobra. Wygrywamy kolejny meczek, słuchajcie. Natomiast nasza
Sytuacja nadal jest nieciekawa. Do Manchesteru City cały czas tracimy 6 punktów, a spotkań coraz mniej. Nic nie wskazuje na to, że oni potkną się czy coś takiego. I tego się obawiam najbardziej. Yeah, I need to pay my bill. I've actually never done that before, so I'm gonna need all the help that I can get. Credit card? Yeah, I have. First one of those two, actually. Jim, didn't expect to see you here. No, well, Catherine's working and Alex is a miner, you see. So he needs a guardian here when he discusses contracts, or had that slipped your mind? Jim, I'm not here to make him sign anything. Just show him. I would never do that. Yeah. All right, yeah, cheers. Phone company. Let's talk. Don't look so worried. This is good news. Ever seen yourself 30 feet tall, Alex? What? I'm talking about billboards. Adidas billboards, more specifically. Shut up. I'm serious. Adidas wants you in their new UK marketing campaign. Only pick a handful of players from the Premier League, and you're one of them. You've crossed over, Alex. The next step. If you're interested, you'll just have to take part in a photo shoot. Day's work, Max. Photo shoot? I can do that. What do you think, Grandad? I don't know. I've never had anything like this in my day. You say it's just one day's work, right? No more? It's probably less, to be honest. A few hours. They're pretty good at these things. It's in their interest not to waste their talent's time. Well, I guess it couldn't hurt, eh? It's a nice little deal, Jim, but there'll be others. It's not about the money. It's about what you want your fans to think about you. Your legacy, about who Alex Hunter is. Take your time with this, Alex. Read it over. Discuss it with your family and with an eye for the long term. I'll leave you to it. You're a star in the making, Alex. Just be sure it's the star you want to become. Yep. Okej, kolejna mowa z Adidasem, ale czy ja będę miał na nią wpływ? Raczej się nie zapowiada i kolejny dzień treningu. Tak jak z butami mieliśmy wybór, tak tutaj żadnego wyboru nie mieliśmy. Mamy przeczytać tę umowę i potem podjąć decyzję. Może jeszcze będziemy mogli tutaj podjąć jakieś decyzje, rozwiązania. No ale na tym skupimy się nieco później. Teraz, słuchajcie, trening snajperski i stwarzanie szans. Także tutaj już znany nam trening chyba. I ruszamy. Tutaj strzały finezyjne wchodzą przede wszystkim. Z tego co pamiętam. Okej, okay. Faktycznie, ale początki jak zwykle nie po naszej myśli. Chociaż tutaj nawet starczą. Okej, okay, całkiem nieźle. No to jest jedna z cięższych pozycji. Wow. Tutaj już nieco łatwiej. No z tej drugiej strony jakoś łatwiej mi się strzela te z dystansu. Jeszcze w tarczę można zawsze trafić, a na dole po prawo nieciekawie, powiem szczerze. Ale wszystko wskazuje na to, że uda nam się zdobyć ocenę A. Doskonale mamy, także jest perfekta. Tutaj, no nie wiem, muszę jakiś lepszy system znaleźć. No chociaż teraz udało się i weszło, ale i tak z problemami. Dobra, i teraz kolejny trening to będzie co? Stwarzanie szans. Aha, to jest to, dobra. Czyli tutaj czasami gramy dwóch na dwóch, czasami trzech na jednego i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie hop-siup, jak się wydaje. A więc zaczynamy. Alex Hunter. 1-0, można by powiedzieć. Raz Hunter. To tutaj Ibrahimowicza. Zobaczmy, Alex Hunter. No właśnie. 3-2 to już nie było tak kolorowo. Najgorzej, że te triki już tak nie wychodzą i nie mogę zrobić takiej różnicy jak w poprzednich edycjach FIFA. Tutaj na... jeszcze zapamiętało mi poprzednią reakcję, ale udało się od poprzeczki nawet trafić. Teraz, o proszę, jest Kane, mój kumpel, zanim on się ruszy. To, a szkoda gadać. Ibrahimović, nic z tego. Hunter, Ibra.
No, De Gea tutaj wszystko będzie bronił. Zobaczmy, piłka po ziemi powinna pójść. I czemu Ibra do tego nie doszedł, to ja nie wiem. Teraz ładne zagranie, zobaczmy, Hunter. Do Ibrahimowicza, chciał ciekawie to rozwiązać, ale nic z tego nie wyszło. Matko Boska, wszystko przyjmują mi tutaj januszki moje. I Ibra potężnym strzałem strzela bramkę. No już jest ocena C. Spróbuję tutaj, o Boże, wrzucić. Lekko wrzuciłem, a ta piłka poleciała w kosmos. A, szkoda gadać. Alex Hunter może z daleka. No właśnie, prosto do koszyczka De Gea. Ciężko jest minąć tych obrońców tutaj na bocie. Już na tym poziomie tak łatwo nie jest. Dobra, Alex Hunter. O właśnie, dobrze się bawią, widzę. Faulują, nie fair play grają. A szkoda gadać. Hunter, De Gea po raz kolejny. No nieźle. A może teraz, wrzutka na Ibrę. No też. O, Kane, mój kumpel, zobaczmy. Zanim on się zabierze do piłki, to będzie tragedia. Dlatego lepiej było podać do Ibrahimowicza. Tutaj Hunter. No stare decyzje zapamiętuję tutaj, które już dawno przeminęły. Czas leci, ucieka, no i będziemy musieli powtarzać ten trening. Niczym klasę w podstawówce jakieś tam. A, szkoda gadać. I ocena C. I ocena C, powtarzamy. I okej, ostatnia szansa. Już widzicie, że ocena A będzie na pewno. No tutaj się niestety nie udało, ale ocenę A na pewno zdobyliśmy. Także całkiem spoko. No i kolejny meczek lada moment. Ja nadal liczę na jakąś potyczkę tego, na potknięcie tego City. No kurde, to będzie bez sensu, jak oni wszystko będą wykrywać. Nie mamy w ogóle szansy. Szkoda, bo wygraliśmy z nimi ten mecz bezpośredni, ale to na nic się zda. Oj, no nic. Kolejny mecz ligowy, zobaczymy. Tak, myślę, że z tymi lepszymi zespołami to z Arsenalem i z Chelsea chyba tak nie graliśmy, więc jeszcze dwa ciężkie mecze tak naprawdę nas będą czekały, podejrzewam. I zobaczmy. Kolejny mecz z West Bromwich, więc tutaj bez tragedii, więc ruszajmy na ten mecz. Teraz pięknie Hunter zagrywa do Juana Mati. Zobaczmy, Mata będzie sam uderzał i tak jest, po długim rogu. 1-0, świetna asysta. I Manchester United prowadzi 1-0. No a my cały czas wsłuchujemy się, jak tam nasz rywal Manchester City. Zobaczmy, teraz Martial. Zagranie do Alexa Huntera. Hunter, oj, 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 troszkę miał szczęścia. Hunter zablokowany, jeszcze Hunter i nic. Zobaczmy, jeszcze jedna próba. Alexa Huntera. Hunter tutaj walczy do końca. Hunter przejmuje piłkę. No i tak nikt się tutaj mu nie wysuwa. Musi sam zagrać do końca i słupek. Ale Mata strzela bramkę na 2-0. Ok, wygrywamy 2-0. No ale teraz znowu oczywiście pytanie, czy... No nie, no City widzę, aha, to z Evertonem chyba ten poprzednia kolejka. Ale oni wszystko wygrywają, są niesamowici pod wodzą Guardioli. I może się okazać, że oni w ogóle nie stracą punktów już do samego końca sezonu. Nasza wartość rośnie, zarobki też, chociaż ten mecz w naszym wykonaniu, no był taki przeciętny, zresztą tak jak poprzedni. Gramy trochę w stylu Leicester, nie wygrywamy teraz za, no nie wiem, jakichś pogromów nie robimy, tak wysokie wyniki to nie są. 1-0, 2-0, wszystko skromnie, ale ważne, że do przodu. No i zobaczymy teraz, co dalej, czy to będzie jakiś mecz ligowy, czy jednak treningowy? A może będzie jakaś scenka, bo tak tutaj ten ekran nam się zawiesił. Ale Manchester City traci punkty, moi drodzy, a więc jednak już tylko 3 punkty na 8 kolejek, a więc w tym momencie odżywają nadzieję. I tak patrzę też bramki do przodu, bo właśnie w przypadku, kiedy mamy taką samą liczbę punktów, to te bramki mają znaczenie, a my wygrywamy zdecydowanie za mało. Czas robić pogromy. Półfinał Manchester United Aston Villa, drugi półfinał Wigan Liverpool. No będzie się działo, słuchajcie, no a przed nami co? Przed nami zobaczymy, co tutaj będzie. Przed nami mecz Manchester United-Everton, więc to na pewno nie będzie łatwe spotkanie i od tego meczu zaczniemy kolejny odcinek, moi drodzy, czyli 4 kwiecień Manchester United-Everton, 3 punkty tracimy do City, jesteśmy w półfinale FA Cup, wszystko naprawdę, no... zapowiada się całkiem ok, a na koniec oczywiście chcę otworzyć paczki, chociaż wiem, że był problem mały z serwerami EA i dlatego
Sprawdzimy, okej. Udało nam się połączyć już z serwerami, więc otworzymy paczki. Pod ostatnim odcinkiem wybiliście 3000 łapek w górę. Także dzisiaj oczywiście 3 specjalne paki dla was. Każde 1000 łapek w górze to jedna paczka więcej. Także zobaczymy, czy paki za 7,5k będziemy otwierali, a może coś innego się znajdzie, chociaż cały czas liczę na te promocje. Aha, jeszcze została nam ta paczka, słuchajcie, o właśnie, z wypożyczeniem. I to już jest 87+. Może będzie jakiś boom? Sprawdźmy. Loris to będzie, tak, to jest Hugo Loris. No mogło być lepiej zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to wypożyczenie, a potem, jeżeli to było 87, to tam może plus 90 będzie ta ostatnia paczka. Zobaczymy, w każdym razie otwieramy te 3 paczki i zaczynamy od karty nieświecącej, więc od razu pomijamy, żeby tutaj nie tracić czasu, że tak powiem, na głupoty. Także pierwsza paka nie wyszła nam najlepiej. No, na Hunterze, jak otwierałem te paczki, na koniec najlepsza karta była 87 overall. Natomiast tutaj widzimy, że w dniu dzisiejszym może być problem z trafieniem w ogóle jakiejś świecącej paczki. Karty właściwie, a nie paczki. Także ostatnia paczka na dzisiaj i jest świecący, jest bramkarz. Ale to jest tylko oczoła, także tym trafem też kończymy dzisiejszy odcinek. A wy, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym, czy damy radę jeszcze wyprzedzić Manchester City, czy wygramy FA Cup, ale to wszystko będzie się rozstrzygało w kolejnych odcinkach. Tak powiem wam, że podejrzewam, że 2 odcinki zostały do końca Alexa Huntera. Takie mam wrażenie. I na koniec takie pytanie dla tych najwytrwalszych. Co sądzicie o tym, żebym nagrywał fabułę z Mafii 3, której premiera będzie lada moment? Bo widzę, że ten tryb fabularny się u mnie przyjął, jeżeli chodzi o FIFA, ale czy tak byłoby z Mafią? Chcielibyście Mafię 3 zobaczyć? Bo naprawdę Mafia 3 to jest sztos gierka. No i tu pytanie do was. Trochę więcej porozmawiam o tym w kolejnym odcinku. Natomiast tak już wstępnie chciałbym zobaczyć, co o tym sądzicie. Także to tyle na dzisiaj. Miłego dnia. Do zobaczenia. Juhu.